Hej, witajcie ludzie, cześć, ja jestem Nexos, to jest kolejny odcinek i jeżeli macie jakiekolwiek konkursy, które będą polegać na tym, kto ma najwięcej nieszczęścia na ziemi, no to jak najbardziej dajcie mi znać, bowiem zapiszę się i najprawdopodobniej wygram. Ostatnie parę filmów, które gdzieś tam pokazywałem, parę informacji na Facebooku, które się pojawiły, zresztą zapraszam na Facebooka i wszędzie, oczywiście subskrybujcie kanały i tak dalej, były na temat rzeczy, które gdzieś tam działy się mi gdzieś tam z internetem i tak dalej, i tak dalej, i dziś mam kolejną porcję nieszczęścia, którą chciałem się z wami podzielić. Natomiast zanim będziemy rozmawiać o jakichś nieszczęściach, najprawdopodobniej wiele osób będzie miało pytania, gdzie jestem, co to jest za miejsce i tak dalej. Ja informowałem już o tym was gdzieś na pewno informowałem. W każdym razie jestem w Olsztynie, w tym momencie u rodziców Marty na wyjeździe, który będzie trwał mniej więcej tydzień. Natomiast nie chcę próżnować przez ten cały okres, dlatego mam tutaj ze sobą laptopa, mam ze sobą, jak widzicie, mój mikrofon, który zresztą powinniście już poznawać. No i powoli tutaj będę starał się jakieś tam materiały dla was tworzyć, więc tyle tytułem wstępu. Jesteśmy akurat teraz na wyjeździe, no i w takich troszeczkę warunkach polowych, w sumie nie będę wam chyba na razie pokazywał, będę nagrywał dla was jakieś materiały. Docencie to, okej? W każdym razie mieliśmy przypał z internetem, mieliśmy parę przypałów z jakimiś innymi rzeczami, no i dzisiaj przyszedł przypał jeszcze przed tym, jak wyjechałem do Olsztyna. Otóż informowałem was też właśnie na owym Facebooku. Pierwsze nieszczęście, które mi się stało, to mój główny monitor, który służył mi od samego początku powstania mojego kanału, gdy ten kanał jeszcze raczkował i w ogóle jeszcze niewiele z was mogło mnie nie znać, no to ten monitor już był na moim biurku, już pokazywał mi wszystkie piksele z gry czy podczas montażu, więc naprawdę mam dosyć duży sentyment do tego monitora. Kupiłem go kiedyś wraz z moim znajomym Felskinem, Przemkiem, którego możecie kojarzyć, no i służył mi bardzo dobrze. Był to fajny monitor, no nie był jakiś taki genialnie drogi, nie był genialny ogólnie. Natomiast na pewno bardzo dobrze sprawiał się i byłem naprawdę, no było super, no bardzo mi się podobało. Dobrze odtwarzał kolory i tak dalej, wiecie o co chodzi, jak to tam z monitorami jest. Natomiast któregoś dnia, wiecie, grałem sobie na kompie, później go wyłączyłem, położyłem się spać, wstałem rano, bum. Właśnie monitor nie działa. Mówię, co się dzieje? Odłączam kable, sprawdzam na innych kablach, podłączam gdzie indziej do innych gniazdek, nic nie działa, więc najprawdopodobniej coś musiało się tam zepsuć i jeszcze będę starał się go gdzieś tam naprawić, może do elektryka zabrać, bo słyszałem, że są jakieś tam moduły, które po prostu, którym se stwierdzają czasem, że lubią się wywalić i tyle. Więc jest to pierwsze moje nieszczęście i naprawdę byłem zdewastowany tym, ponieważ w tym momencie nie mogłem już korzystać tak jak z mojego ustawienia, tak jak tutaj korzystam. Wiem, teraz zabrzmię trochę jak banan, ale w którymś momencie, jak już macie dwa monitory i jeden wam się spieprzy, to chcecie już mieć znowu ten drugi. Ja akurat na biurku teraz możecie zobaczyć, że mam dwa monitory, natomiast ja, pamiętajcie, że korzystam z dwóch komputerów, na jednym nagrywam, streamuję, a na drugim sobie oczywiście gram, więc żeby nagrywać na tym pierwszym komputerze, tak, to potrzebuję niczego innego jak monitora, więc te dwa monitory są jakby, to są dwa monitory, tak, tylko że one są oddzielne. Więc zazwyczaj miałem tak, że do mojego gamingowego komputera, na którym też montuję, miałem właśnie podpięte dwa monitory i będę musiał coś ogarnąć w kwestii właśnie tego monitora, bo naprawdę utrudniło mi to strasznie pracę, zwłaszcza przed wyjazdem, bo to był dzień przed wyjazdem, naprawdę miałem spore kłopoty, żeby cokolwiek przygotować, bo byłem, wiecie, czułem się jak bez ręki po prostu, wszystko miałem naturalnie, zawsze jak montowałem, to miałem wszystko naturalnie, wiecie, ogarnięte, tu to, tu tam, natomiast teraz czułem się po prostu jakbym montował nie mając w ogóle palców u rąk, tylko jakieś, nie wiem, parówki czy coś. No cóż, tak się dzieje, niestety RIP monitor i miejmy nadzieję, że on się gdzieś tam kiedyś ogarnie. Natomiast druga ciekawa rzecz zdarzyła się w sumie chyba wczoraj. Dokładnie wczoraj. Ogólnie wiecie, ja mam bardzo fajny, super samochód. Nazywa się Ford Focus MK1. Bardzo prawilne 1.8 w benzynie. No i teraz ludzie, wiecie, teraz będą opinią: Boże, on gra jeździ Focusem, ja pierdzielę. Ford Focus do najprawilniejszych samochodów nie należy, natomiast służy mi całkiem dobrze. Jest ok, fajne autko, może dużo nie pali, natomiast na trasy nadaje się tak średnio. W każdym razie jechałem sobie moim samochodem. No i wiecie, od jakiegoś czasu słyszę, że mój samochód zaczyna działać nieco dziwnie. Po prostu słyszę, jakby był inny dźwięk wydawany z silnika, słyszę, jakby coś przy wydechu było nie tak. No i ogólnie samochód od paru dni wydawał takie dźwięki bardziej
wiem, zabrzmi to śmiesznie, ale bardziej takie sportowe. Za każdym razem, gdy mój samochód wkręcał się na jakieś wyższe obroty, wiecie, gdy przygazowuje się tak, to słyszałem, jakby coś tam z tyłu harczało i rzeczywiście dawało taki sportowy dźwięk. No i okazało się, że wczoraj, jadąc sobie gdzieś tutaj pod górkę, akurat jesteśmy dosyć wysoko w bloku, tego nie widać, bo tu światło nas razi, niczym w Battlefieldzie. W każdym razie, właśnie podjeżdżając pod taką górkę, jest tam taka mała hopka, no i słyszę jakieś takie leciutkie uderzenie, a później za każdą po prostu hopką słyszałem, jakby coś, po prostu jakaś puszka uderzała, non-stop uderzała, uderzała i mówię, o kurde, o nie, o żeby nic, o mój Boże, już w którymś momencie myślałem, że to coś w bagażniku mi tam się wywróciło i to mi w bagażniku tam lata coś, ale w którymś momencie, wiecie, ja zajeżdżam na osiedle, wychodzę, patrzę, a mój cały taki boks, cały końcówka wydechu, jakby to tłumaczyć, no jest jakby rurka, później jest katalizator, później jest jakby znowu rurka i jest taki gruby wydech w sumie, jest to tak zwany tłumik w samochodzie. Zmniejsza emisję spalin, trochę tam tłumi dźwięki i tak dalej, bla bla bla. Ci pewnie samochodowi ludzie znają się na tym lepiej. W każdym razie ten cały tłumik po prostu wisiał mi na jednej takiej po prostu gumce i on cały czas szurał o to ziemię. Naprawdę wyglądało to śmiesznie z perspektywy ludzi, którzy musieli jechać za mną w tym momencie. No i powiem wam, że grubo zajeżdżam, mówię, o mój drogi Boże. Okazało się, że jak jest ta rura, to ta rura po prostu była przerdzewiała, jakaś niesamowicie tak przerdzewiała, że ona w którymś momencie pod wpływem, nie wiem, ciepła, czy może uderzenia, czy może po prostu gdzieś tam coś skakało, ona odpadła. Po prostu autentycznie ten ta cała rura była tak przerdzewiała, że aż pękła i puściła tą całą rurę w ten sposób. Możecie zresztą to sami zobaczyć, jak to wygląda. Później w ogóle wyszło, że ten tłumik, który ja miałem, był w ogóle gdzieś tam spawany w paru miejscach i wygląda naprawdę komicznie, gdzie z jednej strony wyglądał ok, a z drugiej strony był po prostu taki czysty spaw i na dodatek jeszcze wykonany niedobrze, no i w ogóle to był taki gówniany strasznie, dlatego też dobrze, że jak już odpadło, to chociaż plusem jest to, że to wymienię. Zadzwoniliśmy po znajomego, swoją drogą bardzo fajny samochodem, a pogadałem z nim, ogarnialiśmy, pojechaliśmy na szrot, czyli na nic innego jak złomowisko, no i czy te nie wysypisko, tylko właśnie złomowisko, dużo samochodów, dużo części, znaleźliśmy jakiegoś właśnie jakąś część do Forda Focusa, nie hatchback, taki jak ja mam, tylko do kombi. To jest chyba kombi się nazywa. Tak, dokładnie. Jest to kombi, czyli ta końcówka jest trochę dłuższa, więc oni będą musieli przypiłować i w sumie za jakieś niedługo powinni do mnie zadzwonić. I mam nadzieję, że deszcz nie będzie padał, bo będę musiał podejść właśnie po mój samochód. Na szczęście nie jest on gdzieś tam daleko, ale powiem wam, że no przygody całkiem niesamowite. Nie wiem, jak to się dzieje, ale przyciąga mnie szczęścia naprawdę niesamowicie i miejmy nadzieję, że po prostu te nieszczęścia w którymś momencie się urwą, bo już zaczynam się martwić, że najwyraźniej, nie wiem, może zbiłem lusterko, a może wykonałem jakiś inny haniebny gest, który sprawia teraz, że ja mam po prostu tak niesamowite nieszczęście. Może to jest powodem, dla którego nie jestem w stanie do tej pory wydropić takiego mounta, który nazywa się Mimiron, więc może będę musiał pójść gdzieś tam, odczarować się i ogarnąć, żeby móc, nie wiem, odzyskać moje szczęście, może spróbować, nie wiem, może coś zrobiłem naprawdę, ale to są moje historie. Kolejne historie, które są przypałowe, no i mam nadzieję, że wam się vlog spodobał. No i to tyle z mojej strony, chciałem tylko też pokazać, że w sumie żyję, no i od tej pory biorę się do roboty za kolejne moje materiały. Nie wiem, czy chcę ruszać, dobra, no to może wam pokażę po prostu, jak to wszystko wygląda u mnie tutaj. Proszę bardzo, to jest takie moje biureczko i tu siedzę, tu ogarniam wszystko, jakieś tam PS3 mam, zapraszam na streamy, które tutaj będą. Okej, uwaga, żyję, no właśnie. No i co, to tyle, trzymajcie się, moi drodzy, do zobaczenia, pa pa, cześć.